Cześć, witam Cię serdecznie w serii materiałów wideo Po sukces z Rowińską. Po sukces z Rowińską to konkurs, który zorganizowałam w 2020 roku dla swoich uczestników szkoleń, czytelników książek i też osób, które oglądają moje bezpłatne materiały, po to, aby opowiedzieli mi oni o tym, jakie sukcesy odnoszą z tymi materiałami. Dziś zapraszam Cię do kolejnego wideo, w którym bohaterka opowie o swojej drodze. Mam nadzieję, że będzie dla Ciebie ona inspirująca. Pewnie zastanawiasz się, jak rozwinąć siebie i swój potencjał, swój biznes finansowo, dbając jednocześnie o życie prywatne i o zdrowie. A może już śledzisz mnie na SoulTravel i zauważyłeś, jak od roku firma nabrała rozmachu, a ja sama przesiadłam się z trzeciego rzędu do pierwszego, realizując pełniej i aktywniej swój własny potencjał. Marzenia są początkiem wspaniałej przygody. Opowiem Ci dzisiaj o tym, w jaki sposób odważyłam się pełniej realizować swoje własne. Ja nazywam się Renata Sabela. Od 21 lat podróżuję, od 14 lat robię to zawodowo, a 4,5 roku temu założyłam SoulTravel, biuro podróży i jednocześnie platformę, która pomaga innym w odpowiedzialnym podróżowaniu. Przez lata podróżowałam po świecie. Droga stała się tak naprawdę moim drugim domem. Poprowadziłam ponad 150 wypraw na 5 kontynentów, prowadzących dla wielu biur podróży i w Polsce, i za granicą. I tak właściwie przez 9 lat mojego życia. Czułam jednak podświadomie, gdzieś wewnątrz, że to, co jest największą wartością z podróżowania, to, co jest warte poznania i to, co ja mogę przekazać innym, to nie tyle informacje o zabytkach czy pobyt na pięknych plażach z dostępem do drinka, ale szczery i autentyczny kontakt z drugim człowiekiem, przede wszystkim spotkanie. Ponieważ nigdy nie zapomnimy tego, w jaki sposób się czuliśmy, kiedy spotkaliśmy kogoś w drodze. Uwierzyłam w tą misję i wizję tak mocno, że jedynym sposobem było założenie biura podróży na własnych zasadach. Zaufałam wówczas sobie. Zainwestowałam wszystkie oszczędności w rozwój firmy. Zaciągnęłam kredyt u rodziny i następnie pracowałam. Czułam po kilku latach, że ta firma się rozwija. Czułam, że ludzie wracali, przyprowadzali swoich przyjaciół, uwierzyli w tą wizję podróży. Dla mnie to była ogromna nagroda, ale sama czułam się przemęczona. Kręgosłup bolał mnie coraz mocniej. Nie miałam czasu ani dla rodziny, ani dla bliskich. Czułam, że potrzebuję sprzymierzeńca na tej drodze, w świecie, którego języka jeszcze nie znałam, w biznesie. Usłyszałam wówczas Kamilę. Ujęła mnie jej siła i determinacja, ale też niesamowita otwartość i szczerość oraz wiara w innych ludzi. No i zaczęło się. Moje szkolenie na zespole marzeń i wystąpienie mówiące o odpowiedzialnym i etycznym podróżowaniu poruszyło wiele osób, a mi samej dodało odwagi do mówienia o tym, co ważne. Kamila wówczas powiedziała kilka słów. Napisz książkę. Uwierzyła wówczas we mnie bardziej, niż że sama byłam w stanie uwierzyć w swój potencjał mówienia innym. A kiedy wróciłam do niej z całym morzem wątpliwości swoich i ze świata, powiedziała tylko, gdybym ja miała słuchać innych ludzi, w tym mojego męża, to po prostu nigdy bym nie napisała żadnej książki. No i coś w tym jest, więc książka się pisze. W życiu potrzeba patrzeć poza powierzchnię, zgłębiać tajemnice do źródła, nawet jeśli innym się wydaje to stratą czasu. Bo każdy z nas jest inny. Nie ma wiele osób, które świadomie tworzą swoje życie. Ludzi, którzy cenią sobie radość z samego działania bardziej niż cel, który osiągną. Ludzie pełni radości i wytrwałości, mimo długiej drogi do spełnienia. Tak działają przewodnicy duchowi, do których podróżowałam. Indianie, Majowie, Shipibo, Lamowie buddyjscy, czy też burjaccy szamani. Wszyscy oni posiadli tę wiedzę i tę samą wiedzę i ten sam sposób patrzenia na rzeczywistość znalazłam u Kamili. Tyle tylko, że ona zrobiła to na swoim gruncie. Wspaniałym biznesie z misją. I to tutaj, w Europie, w dżungli miejskiej, która wcale nie jest łatwiejsza od tej, którą mamy w Amazonii. Po pierwszych szkoleniach u Kamili życie w SoulTravel nabrało rozpędu. W styczniu poszłam na zespół marzeń, a w lutym zaprosiłam dwie osoby do współpracy na pełen etat w SoulTravel. Mozolnie uczyłam się tego, jak delegować i zlecać rzeczy i obowiązki w SoulTravel. Następnie Akademia Trenera. Akademia Trenera była dla mnie kolejnym przejściem samej siebie, jakichś swoich ograniczeń. Bo Kamila tam z niesamowitą lekkością uczy, jak wyjść z tego trzeciego rzędu i stanąć na scenie. Tutaj, teraz na scenie. Jak zaufać sobie, jak
mimo porażek podnosić się i iść dalej, wyciągać lekcje, wnioski i przede wszystkim bawić się tym, co jest naszą misją i w jaki sposób możemy ją przekazać. Za tą właśnie atmosferę jestem wdzięczna zarówno społeczności RBC, jak i całemu zespołowi RBC. Gdzie jestem dzisiaj? Gdzie jest Soutrawe? Przede wszystkim uwierzyłam w moją moc doświadczenia i bycie ekspertką dla innych. Zobaczyłam, w jaki sposób moje przekonania zmieniły sposób działania, a stamtąd już blisko do efektów. Zaczęłam na zewnątrz promować misję Soutrawe. Głośno i efektywnie poprzez Fair Travel Event, konferencje, które organizuję, a które dotyczą świadomego podróżowania. W 2020 roku odbędzie się 6 takich konferencji w Warszawie, na które Was serdecznie zapraszam. Odbędą się też spotkania podróżnicze, które mówią o tym, w jaki sposób etycznie podróżować. Ale też jestem dumna z wielu projektów, między innymi, albo zwłaszcza z tego, stworzonego z Kamilą. Business and Pleasure do Gruzji. Projekt, który łączy w sobie radość podróżowania z efektywnym wykorzystaniem talentów biznesowych. Prywatnie odpoczęłam, a moje ciało się zregenerowało i nabrało sił. Moje koło życia staje się coraz bardziej okrągłe. Ja sama czuję, że toczy się bardziej harmonijnie i za to naprawdę wszystkie dziękuję. Witam Cię ponownie. Mam nadzieję, że inspirująca historia spodobała się również Tobie, ponieważ ja byłam pod ogromnym wrażeniem. Wiem, że oczywiście każdy z nas odnosi inne sukcesy i na inną miarę, ale jeżeli te właśnie materiały, o których opowiadała nasza bohaterka, są dla Ciebie inspirujące i interesujące, to ich lista znajduje się teraz w opisie do tego odcinka wideo. Skorzystaj również i rozwijaj się oczywiście na miarę swoich możliwości i realizuj swoje marzenia. Do zobaczenia!